W dzisiejszym odcinku rozmów o rodzinie. Słonko? Skarbie, co robisz? Jesteśmy na wizji. Przeglądam prasę. Zaczynamy program. W dzisiejszym odcinku rozmów o rodzinie będziemy mówić o Jesteś gotowy? Tak. Na pewno? Tak. Jak media społecznościowe wpływają na życie naszych rodzin? Z dzisiejszego odcinka rozmów o rodzinie dowiecie się, jak korzystać z nich odpowiedzialnie. Zapraszamy. Witajcie. Nazywam się Willie Oliver, a ja Elaine Oliver. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym, jak wzmacniać więzi rodzinne. Omawiamy wyzwania, przed którymi stają współczesne rodziny i dzielimy się sposobami na budowanie relacji z bliskimi. Zawsze mówię, że silne małżeństwo jest podstawą silnej rodziny, silnego kościoła i silnego społeczeństwa. Skoro już o tym wspomniałeś, przejdźmy do głośnego tematu mediów społecznościowych. Na początek dane statystyczne. 79% dorosłych Amerykanów korzysta z mediów społecznościowych. 2,5 miliarda użytkowników Facebooka dałoby portalowi pierwsze miejsce na liście najludniejszych państw świata. Ilu masz znajomych na tym portalu? Kilka tysięcy. Bliżej tysiąca czy dwóch? Cztery tysiące znajomych. Jak utrzymujesz z nimi kontakt? Nie utrzymuję, nawet nie próbuję. Każdy coś publikuje, wyraża opinię, dzielimy się wiedzą. Niektórzy moje posty przeczytają, inni nie. Media społecznościowe są fascynujące. 330 milionów ludzi na całym świecie używa Twittera, gdzie obowiązuje limit 280 znaków na post. Z serwisu YouTube korzysta obecnie 2 miliardy użytkowników. 68% ludzi ma telefony komórkowe, niektórzy nawet kilka. Na świecie mamy 7,8 miliarda mieszkańców i 7,9 miliarda telefonów komórkowych, czyli telefonów jest więcej niż ludzi. Niesamowite. Wyobrażasz to sobie? Czyste szaleństwo. Pamiętasz pierwsze telefony komórkowe? Tak, wyglądały jak cegły. Były ogromne. Teraz są maleńkie. Coraz mniejsze. I mają wiele funkcji. Telefon to tylko jedna z nich. Dawniej telefonów używaliśmy do rozmów na odległość. Dzisiaj za pomocą smartfonów z dostępem do internetu możemy zrobić o wiele więcej. Nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Jeśli zgubisz telefon lub przestanie działać, nie jesteś w stanie funkcjonować. Nie jesteś w stanie funkcjonować. Media społecznościowe mają duży wpływ na życie rodzin. Ponieważ w relacjach międzyludzkich najważniejsza jest komunikacja, media społecznościowe znacznie ją ułatwiają. Tylko czy jest to prawdziwa komunikacja? Mamy kontakt z większą liczbą ludzi, ale nie jest to komunikacja na poziomie umożliwiającym nawiązanie i rozwijanie głębokich relacji. W dzisiejszym odcinku Rozmów o rodzinie mówimy o wpływie mediów społecznościowych na życie współczesnych rodzin. Zostańcie z nami. Wracamy po przerwie. Pomocy. Media społecznościowe niszczą wszystko. Niesamowite. Skąd my to znamy? Czy w Waszych rodzinach jest tak samo? W dzisiejszym odcinku Rozmów o Rodzinie będziemy rozmawiać o mediach społecznościowych i ich wpływie na życie rodzin. Co sądzisz o tym filmiku? Był zabawny i trafny jednocześnie. Internet rzuca wyzwanie nam wszystkim. Ludzie już ze sobą nie rozmawiają. Każdy jest zajęty swoimi sprawami. A przecież badania pokazują, że wspólne spożywanie posiłków przynosi wiele korzyści. Jednak jeśli siadamy do stołu, a nasi bliscy nie zwracają na siebie uwagi, wtedy tych korzyści nie odczujemy, nawet jeśli obiad będzie zdrowy. Jedli samą sałatę. Być może to było tylko pierwsze danie, trudno ocenić. Dzisiaj prawie wszyscy mają nieograniczony dostęp do internetu. W dzieciństwie w naszym domu był tylko jeden telewizor. W naszym w ogóle go nie było. Stał w jednym pokoju, do którego nie wolno było wchodzić bez pozwolenia. Nie mieliśmy nieograniczonego dostępu do telewizji. Dzisiaj dzieciaki mają telefony komórkowe. I komputery. I tablety. Widziałam jedenastolatków z tabletami komórkami, komputerami. W zeszły weekend byliśmy na przyjęciu u znajomych i widziałem dwóch kilkulatków grających w gry na iPadach. Mieli może 5-6 lat. Każdy miał swojego iPhona. To niesamowite, że dzieci od małego wiedzą, jak ich używać. Bez wątpienia nowe technologie zakłócają życie naszych rodzin. Pytanie brzmi, czy technologia popycha nas naprzód, czy nas cofa, czy ten nieograniczony dostęp poprawia jakość naszego życia, czy potrzebujemy tego wszystkiego. Czy media społecznościowe mają negatywny wpływ na zdrowie naszych rodzin? Jedno i drugie. Media społecznościowe mogą być świetnym narzędziem do komunikacji, jak cały internet. W wyszukiwarce możemy znaleźć wszystkie potrzebne nam informacje. Ja osobiście jednak nadal wolę książki. Staram się częściej korzystać z internetu, ale lubię zdjąć książkę kucharską z półki i poszukać przepisów. Ja wolę zapytać o to Siri. Wiem. W iPhone'ie możesz połączyć się z nią automatycznie, ale wydaje mi się, że jest przereklamowana. Ja wciąż lubię chodzić do biblioteki i czytać książki. Czemu się ze mnie śmiejesz? Zastanawiam się, dokąd zmierzasz. Lubię dotykać książek, wąchać je. Ale muszę przyznać, że o wiele łatwiej podróżuję się z jednym iPadem niż z całą walizką książek. Nie wyobrażam sobie podróżowania po świecie z takim bagażem. Pamiętasz te czasy? Tak. W końcu sam pomagałem ci wkładać walizkę do schowka w samolocie. Teraz nie musisz już tego robić. Moje mięśnie mogą wreszcie odpocząć. Nie zmieniajmy tematu. Internet jest wspaniałym narzędziem. Daje nam dostęp do informacji. Pytanie jednak brzmi, czy my ich naprawdę Absolutely. potrzebujemy? Nie potrzebujemy tylu informacji. To jednak nie sprawi, że znikną. Są wszechobecne. Mamy stały, nieograniczony dostęp do ogromnej ilości informacji. Wszystko zależy od naszej samodyscypliny i umiejętności wyznaczania granic. Tak, w rodzinach, w relacjach z innymi. Ciągle słyszę historie o rozpadzie więzi małżeńskich czy relacji z dziećmi. Nikt nikogo nie słucha, wszyscy są wyłączeni, niedostępni, jakby żyli na innych planetach. Jak wtedy, gdy dzieciaki biegały ze słuchawkami w uszach. Pamiętasz, jak to się nazywało? Walkmeny. Yes. So <laughs> to było dwa miliardy lat <laughs> temu. Exactly. Informacji jest coraz więcej, tempo rozwoju jest coraz szybsze. Oczywiście to nie było dwa miliardy lat temu, to była hiperbola. Twierdzisz, że przesadzam? Odrobinkę. Rozmawiamy o tym, jak media społecznościowe niszczą życie rodzin i więzi małżeńskie. Powiedz coś więcej na temat destrukcyjnego wpływu nowych technologii na małżeństwa. Mam na myśli smartfony, tablety i treści przekazywane za ich pośrednictwem. Problemem jest nieograniczony dostęp do internetu. Mamy e-maile, muzykę, książki, magazyny, Facebooka, Twittera, YouTube, a wszystko to na jednym urządzeniu. W tamtym filmiku widzieliśmy. Jak technologia uniemożliwia członkom rodziny normalną rozmowę przy wspólnym stole. Nie rozmawiali, przynajmniej nie ze sobą. Śmiali się, ale z czegoś, co widzieli w telefonie. Nie mieli kontaktu z osobami, które siedziały tuż obok. Jak mamy rozwijać relacje międzyludzkie, gdy nie spędzamy ze sobą czasu? Bliskość to coś więcej niż tylko przebywanie razem w jednym miejscu. Ważna jest rozmowa, pielęgnowanie wspólnych wartości, bieżący kontakt z członkami rodziny. Rodziny muszą ustalić zasady na nowo. Trudno posiłkować się książkami, bo tych jest na ten temat na razie niewiele. Są badania. Jest ich coraz więcej. Musimy dostosować stare zasady do zmieniających się czasów. W naszym domu obowiązuje zakaz oglądania telewizji podczas obiadu. Zanim usiądziemy do stołu, wyłączamy telewizor. Przynajmniej próbujemy. Ja wyłączam. Albo mówimy, że nie można siedzieć przy stole ze słuchawkami w uszach. Gdy odwoziłam dzieciaki do szkoły, również zabraniałam im siedzieć podczas jazdy w słuchawkach. Wiem, że dla niektórych rodziców byłaby to przesada, ale zależało mi, by spędzić ten czas na rozmowie. Chciałaś, żeby słuchały ciebie zamiast kogoś innego. Miałaś im coś do przekazania. Chciałam im przekazać moje wartości i dowiedzieć się, co u nich słychać, czym się martwią. Współczesne rodziny muszą ustalić nowe zasady funkcjonowania, wyznaczyć granice, które umożliwią im zdrowy rozwój. Rozmawiamy o mediach społecznościowych i ich wpływie na rodziny. Zostańcie z nami. Po przerwie porozmawiamy o tym, jak bronić się przed negatywnym wpływem mediów społecznościowych na nasze życie. Witajcie z powrotem w programie Rozmowy o Rodzinie. Rozmawiamy o wpływie mediów społecznościowych na współczesne rodziny. Żyjemy w naprawdę ciekawych czasach. Przypomnij mi, o czym mówiliśmy przed przerwą. O tym, jak wszechobecne media społecznościowe zagrażają więziom rodzinnym. Życie wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze 10 czy 20 lat temu, gdy w domu był co najwyżej jeden telewizor i to zamknięty w pokoju. Myślałem, że telewizor był w salonie. U nas telewizor stał w pokoju babci. Drzwi nie były zamknięte na klucz, ale wszyscy wiedzieli, że nie wolno go włączać bez pozwolenia. Telewizję oglądaliśmy razem, całą rodziną, wspólnie spędzając czas. Dziś telewizor stoi w każdym pokoju. Co więcej, dzieci i młodzież nie potrzebują telewizji, bo mają Netflixa i YouTube. Dawniej mieliśmy może trzy kanały telewizyjne, a dziś są ich setki. Do tego satelita. Kanały premium, sportowe, filmowe. Co więcej, wszystkie treści są dostępne na wyciągnięcie ręki w telefonie, tablecie, komputerze. Internet jest wszechobecny. Ma to swoje plusy i minusy. Jedną z zalet technologii, komputerów, smartfonów jest to, że mogę sprawdzić skrzynkę mailową w każdym miejscu i o każdej porze. Nie muszę wracać specjalnie do biura. To jednak rodzi problemy. Nie sposób oddzielić czasu pracy od czasu prywatnego. Pracujemy bez przerwy. Budzisz się i od razu sprawdzasz skrzynkę pocztową. Mówisz o sobie? Częściowo tak, ale to dziś powszechne. Internet jest w pewnym sensie jak Duch Święty. Jest wszędzie. I jest łatwo dostępny. Budzisz się i od razu chwytasz za telefon. Mam nadzieję, że pierwsze o czym myślą ludzie z rana to właśnie Duch Święty, a nie Facebook. Niestety często słyszymy historię o tym, jak internet odciąga nas od życia duchowego. Plusem jest to, że możemy mieć Biblię na iPadzie. Sama też zabieram tablet do kościoła. Mam tam wszystkie potrzebne materiały, komentarze. Mogę porównać kilka różnych wersji. Nie muszę dźwigać pięciu wydań Biblii. Masz tam też nagrania lekcji biblijnych, śpiewnik, książki religijne. Problem w tym, że gdy włączam tablet, od razu przychodzą SMS-y, maile, wiadomości na Facebooku. Muszę się kontrolować, by nie odciągały mnie od tego, co istotne i skupić się na lekturze Biblii zamiast Facebooka. Jak skutecznie wyznaczać granice sobie i bliskim? Często używam tego słowa, ale bez tych granic nie będziemy w stanie bronić się przed destrukcyjnym wpływem mediów społecznościowych i skończymy jak rodzina, którą widzieliśmy na filmie. Osobiście uważam, że to tak jak ze wszystkim. Jeśli nie postawimy jasnych granic, nie będziemy sami siebie dyscyplinować i kontrolować. Wpadniemy w tarapaty. Media społecznościowe uzależniają. To naturalne, że chcemy być na bieżąco, jesteśmy ciekawi, co słychać u naszych tysięcy znajomych. Mówiłeś, że masz cztery tysiące znajomych na Facebooku. W momencie emisji tego programu będzie ich o wiele więcej. Relacje międzyludzkie są coraz bardziej powierzchowne. W przeszłości o pewnych rzeczach mówiliśmy tylko najbliższym. Dzwoniło się do mamy, siostry, najlepszej przyjaciółki, rozmawiało się z mężem. Dziś ludzie stracili wszelkie zahamowania. Życie prywatne. Stało się publiczne. Każdy ma swoje 15 minut sławy. Jednak wciąż o pewnych rzeczach nie powinno mówić się wszystkim. Dotyczy to także zadawania pytań, zwłaszcza osobistych. Wszystko zależy od stopnia zażyłości i głębi relacji, która wiąże nas z drugą osobą. O niektóre sprawy powinno pytać się jedynie najbliższy. To kwestia zaufania. Dziś zupełnie nieznajomi ludzie zwracają się do ciebie jak do kumpla. Zadają przez internet pytania, których normalnie nigdy by nie zadali. Dawne ograniczenia nie istnieją. Niestety, niewinna rozmowa może przerodzić się w coś więcej. Wcześniej mówiłeś o tym, że media społecznościowe mogą prowadzić do rozpadu małżeństwa. Zagrożeniem dla małżeństwa jest łatwość, z jaką można przekroczyć dziś pewną granicę. Na przykład często jeżdżąc po świecie odwiedzam kościoły i spotykam się z wiernymi. Po spotkaniach dostaję wiadomości przez Facebooka od ich uczestników z pytaniami nawiązującymi do treści moich wystąpień. Oczywiście nie da się odpowiedzieć na wiadomości od wszystkich. I tak zajmuje mi to bardzo dużo czasu, który mógłbym poświęcić rodzinie. Sam mam 4000 znajomych. Choć brzmi niewinnie, w końcu nie jest to nic zdrożnego, tracimy czas na pisanie wiadomości, bo internet jest wszędzie. Chodzi też o coś jeszcze. Zmierzam do tego, że najpierw odpowiadamy na niewinne pytanie dotyczące treści wykładu. Potem padają kolejne pytania i kolejne. W którymś momencie pytania zaczynają być osobiste. Nie są już obiektywne. Nie dotyczą treści wykładu, tylko mojego życia. Zadająca jej osoba chce wiedzieć, jak doszedłem do pewnych wniosków, jakie osobiste doświadczenia za tym stoją. Przekraczają tym samym pewną granicę. Padają pytania, które są zarezerwowane dla bliskich, których nie zadaje się, jeśli się kogoś dobrze nie zna. Jeśli się nie osiągnęło pewnego stopnia zażyłości, idą drogą na skróty, lekceważąc wszelkie zasady obowiązujące poza światem wirtualnym. Nie można przejść od bycia nieznajomymi do intymnych pytań w kilka minut. Na bliskość trzeba zapracować. Musimy być czujni. Jest taki fragment listu apostoła Pawła do Filipian, rozdział 4, werset 8, który mógłby być tutaj pomocny. Brzmi tak. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą, i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. <tronę> Uwielbiam ten fragment. Podpowiada nam, jak wyznaczać granice, jak radzić sobie z relacjami nawiązywanymi w świecie wirtualnym, w mediach społecznościowych. Zwykle nie są to prawdziwe relacje. <tronę> czasem nawiązujemy kontakt z ludźmi, których znaliśmy dawniej, czasem z kimś poznanym niedawno. Kontaktują się jednak z nami też ludzie z całego świata, którzy znają kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, kto zna nas. Musimy być ostrożni, żeby nie wpłynęło to negatywnie na czas spędzany z rodziną. Musimy chronić nasze rodziny, relacje, małżeństwa. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o mediach społecznościowych. Wracamy po przerwie z podsumowaniem. Witajcie z powrotem w programie Rozmowy o Rodzinie. Rozmawiamy dziś o wpływie mediów społecznościowych na życie rodzin. To temat, którego nie powinniśmy lekceważyć. Omówiliśmy kilka kwestii, między innymi wpływ mediów społecznościowych na życie rodzin, a zwłaszcza małżeństw. Wróćmy do tematu relacji małżeńskich. Poznaliśmy wiele rodzin, które opowiadały nam, jak Facebook negatywnie wpłynął na relacje małżeńskie. Czasem nawiązujemy przez internet kontakt z dawnymi znajomymi lub z dawną znajomą. To łatwe. Łatwo też stracić kontrolę. Jeśli w małżeństwie pojawiają się problemy, a w każdym to się zdarza. Możemy mieć wyidealizowany obraz osoby, z którą nie mieliśmy kontaktu przez 20, 10 czy 5 lat. Zaczynamy fantazjować, żyć iluzją, wyobrażamy sobie różne rzeczy. To jednak nie jest rzeczywistość. Ktoś powie, że to przecież nie pornografia. Jednak może mieć destrukcyjny wpływ na związek, bo angażujemy się emocjonalnie w coś powierzchownego. Po drugie, tracimy czas, który moglibyśmy poświęcić mężowi czy żonie. Po trzecie, wykazujemy się brakiem lojalności. Bo jeśli obgadujemy naszego małżonka lub flirtujemy z kimś innym, bo nie jesteśmy zadowoleni z naszego małżeństwa, nie dajemy mu szansy na prawidłowy rozwój. Nawiązujemy więź emocjonalną z kimś innym. To zdrada. Nawet jeśli na początku tylko rozmawiamy, może się to przerodzić w coś więcej. Musimy też pamiętać, by i nasze dzieci wspierać w odpowiedzialnym korzystaniu z mediów społecznościowych. Dzięki ustalonym granicom wspólnie spędzany czas będzie wartościowy. Jedną z rzeczy, które możemy polecić z własnego doświadczenia jest odkładanie telefonów, tabletów i innych sprzętów elektronicznych na czas posiłków do koszyka. Każda rodzina może ustalić sobie takie zasady. Mamy nadzieję, że od tej pory wszyscy będziemy mądrzej korzystać z mediów społecznościowych i nie pozwolimy, by dominowały w naszym życiu i negatywnie wpływały na relacje z bliskimi. Na dziś to wszystko. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Rozmowy o rodzinie. Opracowanie wersji polskiej ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Karolina Łebek. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytali Anna Maria Buczek i Jan Tuzin.